Jesteśmy w gronie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Ważny moment, bo inicjatywy obywatelskie nie należą do częstych wydarzeń w polskim parlamencie, więc tym bardziej się ogromnie cieszę. Mamy 35 tysięcy podpisów pod inicjatywą obywatelską, a szczegóły przedstawią członkowie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Uczciwa Polska, bo Polska musi być uczciwa i uczciwie zarządzana. Pan poseł Krzysztof Paszyk. Uczciwa Polska to projekt dziedziczenia emerytury. Kolejny projekt to własny kont. Proponujemy dla młodych ludzi na pierwsze mieszkanie 1,5% kredyt, który będzie jednocześnie objęty gwarancją wkładu własnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. No i trzeci projekt, praca się opłaca. Państwo musi pamiętać o osobach, które są aktywne na rynku pracy, nie może im rzucać kłody pod nogi. Jesteśmy dzisiaj społeczeństwem ponad miarę obarczonym wszelkiego typu podatkami i składkami publicznymi. Czas to zmienić. To jest taki projekt, który łączy pokolenia i myślę, że rozwiązuje problemy Polaków. Jako Stowarzyszenie Kobiety w Centrum uważamy, że ten projekt jest godny poparcia. Jolanta Milas, jestem ze Śląska, jestem przedsiębiorcą, dziennikarzem i reprezentuję Stowarzyszenie Państwo Fair Play. Bardzo się cieszę, że my możemy zainicjować pracę komitetu nad programem Uczciwa Polska. To jest program, który uczyni starość godną dla wszystkich ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali. To jest program, który wesprze przedsiębiorczość, inicjatywę, rodzinę, który po prostu stworzy przyszłość dla młodych ludzi. To jest program, który chce reformować Polskę, chce ją uczynić nowoczesną, a tym samym stworzy lepsze warunki życia dla wszystkich obywateli. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w pracach tego komitetu. Będziemy wszystko robić, żeby przekonać społeczeństwo i żeby zebrać jak najwięcej podpisów i żeby one znalazły się w Sejmie i znalazły miejsce w legislacji.